Siemanka, z strony Prosołud i witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts Rechain of Memories. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie Olympus Colosseum tutaj zwiedzać. I w tym odcinku już raczej sobie to Olympus Colosseum skończymy. Tylko musimy przejść przez jeszcze 3-4 pokoje. Nie tyle musimy zwiedzić jako tako. No i tutaj potrzebujemy na 6 poziomie czegoś. Może Calm Bounty? Jak jest okazja. Wiecie, kolejny pokoik bez tych... bez Heartlessów. Cure na 2 poziomie. Wow, niesamowite po prostu. Nie wierzę w to po prostu. Serio. Ej, ale widzę, że... Lala, teraz jestem w dupie. O! Poszło. Zerowa karta. Stagnant Space. Dobra, powalczymy troszeczkę. Bo za nudny będzie ten odcinek. No i wszyscy nagle się za mnie schowali. Ja bym miał ich ochronić. Wow, ale jeszcze dostał kolejny. To było mocne. Co ja dostałem? White Room? Pierwszy raz widzę taką kartę. Uuu, wróg. Adios. Tam mamy kolejne dwie karty. Sleeping Darkness na 8. Okej, to była Ezuwa. Roulette Room. To też jest nowa karta. Pobijemy się z nimi jeszcze. Znowu White Room, tym razem na 1 levelu. Calm Bounty na 1. Znowu. Freeze!
sprawiło mi bardziej, że kolejna taka słaba karta mi się trafiła. Muggle Room na 0, na zerówce. Wow, premium bonus, what the fuck, co to jest? Upgrade a card to a premium card. Okej, nie wiem za co ja to mogłem dostać. Ale dobra, mi pasuje. Jak najbardziej. Dobra, jakaś zerowa karta. Muggle Room. Czy Lasting Days może? Strong Initiative. Dobra. O, Herkules pokonał Clouda. Przegrałeś. Odpuść sobie, Cloud. Jeszcze nie skończyliśmy. Nie mogę zagwarantować ci bezpieczeństwa, jeśli tak dalej pójdzie. Lepiej martw się o siebie. Wydaje mi się, że trochę zwalniasz. Ach. Nie martw się. Pochroń, wesprę cię. Sora? Weź cały swój plan B, jaki tylko chcesz. Zamiaruję to zakończyć i przywrócić moje wspomnienia. Twoje wspomnienia? No właśnie, Sora w sumie nie wiedział o tych wspomnieniach, że Cloud też próbuje je odzyskać, tak jak my. Czekaj, czekaj, Cloud. Nie chcemy zdradzać szczegółów. Hades, ty! Wygląda na to, że się sprzedałeś. Ale to było mocne. Dobra, trochę tak. Jedyne co zrobiłeś, to go zmęczyłeś. Nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o twoją ocenę wydajności. Ujmę to w ten sposób. Mój kolczastowłosy przyjacielu, jesteś zwolniony. Ale moje wspomnienia, mieliśmy umowę. Naprawdę myślisz, że twoje utracone wspomnienia po prostu tak wrócą? Weź się w garść. Dlaczego ty... Zejdź mi z drogi. Zajmę się tym Irkulesem. O kurde, ja nie wiem jak grać na Hadesa, bo... Pamiętam jak był Hades Cup, to nie wiedziałem jak go pokonać. Hej! Zasada piąta. Nigdy nie jest za późno, aby wkroczyć do gry. Hades, to ty za tym wszystkim stałeś od początku. Może Cloud poniósł porażkę, aby cię pokonać. Ale ja cię złamię. Czas na plan B. Spakuj swoją pitę, Herkulesie? Co? Jaka pita?
bo właśnie wygrałeś opłaconą przeze mnie bezpłatną wycieczkę do zaświatów. Zaczekaj. Sora, nie. Daj spokój, Herkulesie. Jak możemy walczyć jeden na jednego, skoro jesteś w zaświatach? Skoro ty masz trafić do zaświatów, sorry. Dobra uwaga, dzieciaku. Chyba będziesz musiał z nim pojechać. Zasada szósta. Nie ma zasad. Haha! Super. To co, będziemy walczyć z Hadesem? Czy może... A, myślałem, że z jego psami, czy coś. Był jeszcze Cerber, nie? Feel the heat. Fire! Take that! Yeah. Take that! That's it! That's it! Hey! Take that! Take that! Take that! Take that! That's it! That's it! Aye, aye. That's it! That's it! Frajerze! Take that! Take that! That's it! No, that's żart! It. Take that! Take that! Take that! Back off! Dobra, wiecie co? Blizzard Ride jest najlepszą bronią na niego. Heal! Take that! Kuźwa! Feel the heat. Makri normalnie. Aha, fajnie, to już można powiedzieć, że po mnie. Feel the heat. O, po mnie, po mnie. Take that! Nie no, on jest serio ciężki. Blizzard Ride'em może bym go ścisnął, ale... Będzie ciężko. Naprawdę będzie ciężko. A szczerze wiecie, no... Ja jak mam pokonywać te jego ruchy, to tylko taką serią, gdzie mam wszystko pod trójkątem. Nie wiem. Nie wiem, co mam o tym sądzić. Spróbujemy jeszcze raz. Coś wadam. Żwisto. Take that. Tak, super, świetnie. Zesrałeś, już wszyscy to wiemy. Feel the heat. Take that. Wypadł, śmieciu. Take that. Z łapami. Take that. Take that. Halo, mogę jakieś zamrożenie, czy coś? Coś, co jest akurat dobre na Hadesa. Czy może tylko samo gówno będę dostawać? Power! Take that! Take that! That's it! That's it! Świetnie. Po prostu świetnie. Take that. Take that.
Zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie. Zrobiłem 3 Blizzard Ride'y. Nie, wydaje mi się, że to specjalnie tak... No, świetnie, świetnie. Świetnie, to zablokowana kamera. Ekstra, po prostu świetnie. No, żeby czasem! Nie, to jest żart! To jest dosłownie żart! Ze mnie! Specjalnie to jest tak dawane, żebym ja to przewalił i tak. Boże, dziękuję, Donald, jesteś najlepszy, kocham cię. Nie zmieniaj się. A, masz. Dobra, pokonam cię. Poszło za czwartym razem. Lepiej niż z Cloudem, moim zdaniem, bo na Clouda ja wcześniej stosowałem nerwówkę, czyli że o, szybko, szybko, trzeba go tak bić. Ale powiem wam tak, tutaj pierwszą walkę zawsze trzeba przepierdzielić, żeby znać mocne strony wroga. Bo inaczej to nic dobrego z tego nie wyjdzie. A ja sobie wezmę HP boosta. Co? Gry zostały anulowane? Jak to się stało? Dwa słowa. Powiesz znowu trzy. Wszyscy są pooped. Wszyscy, nie wiem, kupę zrobili. Czekaj, to było więcej niż dwa... Chyba żartujesz. To z moim meczem z Herkulesem. Wybacz, Sora. Ale nie chciałbyś, żebym startował w takich warunkach. Zorganizujmy mecz, kiedy trochę odpocznę. Możesz poczekać? Okej. To ci przyznam. Tak więc wszystko rozstrzygnięte. Sora, chodź tutaj. On nadchodzi. What? On się zbliża. Bo on gdzieś tutaj jest. Wszystko dobrze? Tak. Przepraszam, że zwaliłem twoje gry.
Hej, mam nadzieję, że odzyskasz swoje wspomnienia. Zapomnij o tym, co powiedział Hades. Czasami nawet najmniejsza rzecz może sprawić, że zapomniałeś. Nie, przepraszam. Że przypomnisz sobie rzeczy, o których zapomniałeś wiele lat temu. Jeśli to ważne wspomnienie, nie ma mowy, żeby zniknęło na zawsze. To właśnie sądzę. To właśnie myślę. Nie, sorki, tak właśnie myślę. O, czyżbyśmy dostali kartę Clouda? To dla ciebie, za pomoc. Na pewno nie chcesz po prostu pójść z nami? Nie jestem zainteresowany. Cloud. No i fajnie. Bardzo fajna karta nam wypadła. Tutaj nie będę iść, bo tu jest Special Treasure. Więc i tak się tam nie zostanę, i tak się tam nie zostanę. O, 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 kolejna karta Clouda. Ale na jedynce. Ciekawe, na czym ta karta będzie polegać. Co ten Cloud bynajmniej będzie robić. Chyba będzie wojować swoim mieczem, nie? Ach. I się kichnęło. Sorry, czy pamiętasz coś jeszcze o tej drugiej dziewczynie? Tylko trochę. Maybe you could try telling us some more stuff about her. Może mógłbyś spróbować powiedzieć nam, że pamiętasz jakieś inne rzeczy? Well, tak więc she was quiet. Była cicha i zawsze rysowała. When we'd go to the beach, gdy poszliśmy na plażę, zamiast pływać, rysowała obraz. She'd draw us too. Czasami nas rysowała. Naprawdę była w tym dobra. Pamiętam Riku i ja walczyliśmy i później zremisowaliśmy. Ale jednego dnia po prostu zniknęła. Myślę, że dorośli znali powód. Możliwe, że chcieli nam w taki sposób coś wyjaśnić, ale byłem zbyt mały, aby pojąć, co się dzieje. Pamiętam, że płakałem, gdy odeszła. Ale to wszystko. Nadal nie pamiętam jej imienia. Ale stawiam, że że przypomnisz sobie to w mgnieniu oka. Muszę zaznaczyć, Sora wciąż pamięta rzeczy. Zamiast je zapominać. Sądzę, że zapomnienie o pewnych rzeczach może być jedynym sposobem, aby dotrzeć do wspomnień, które próbujemy zapamiętać. Czekajcie, bo teraz Goofy się zastanawiał, czy Sora powinien uporządkować sobie wspomnienia w jakimś konkretnej kolejności. O, bardziej to bym tak ujął. Our most precious memories. Moje nasze najcenniejsze wspomnienia leżą tak głęboko w naszych sercach, że są poza zasięgiem.
being losing and wszystkie losing to, że o znajdowaniu bycia przegranym i gubieniu się w odnajdywaniu, nie sądzę, na początku nie zrozumiałem, ale to chyba mieli na myśli. Czekajcie. Bo trochę za szybko. Aj, Sora, chyba jestem troszeczkę o was zazdrosny. Jak to się stało, że ja, Donald i Jiminy... How come me and Donald and Jiminy aren't remembering more of the stuff from our memories? Nie pamiętamy więcej rzeczy i wspomnień. No dawaj, Goofy, spróbujmy sobie coś przypomnieć. Czy coś w tym stylu. 5F, Exit Hall. Zobacz, jak dużo zapamiętałeś. Nie minie dużo czasu, zanim jej imię również wróci do ciebie. A życzę... Nie, przepraszam. Aj, chciałbym mieć mnóstwo pogrzebanych wspomnień do zapamiętania. O, mamy Axela i tą babę. Just as we intended. Tak jak zamierzaliśmy. Kontynuujemy nasz plan. Zobaczymy, jak daleko zajdzie ta grupa. Zabawiłeś się na pierwszym piętrze, tak więc teraz jest moja kolej. I'm not going to just give it to him. Nie zamiaruję po prostu mu go dać. Nie złam go. Do I detect a soft spot? O, czy wyczułam czuły punkt? I'm not gonna break the toy. I'm not dumb. Nie zamiaruję zepsuć zabawki. Nie jestem głupia. Don't forget. Nie zapomnij. Sora jest kluczem. Potrzebujemy go, aby pokonać organizację. Wiem, że ty też w tym jesteś. Ale wciąż chowaj się pod kapturem, ale teraz jest mój czas. You would have been wise to have done the same, Larxene. Larxene. Muszę zapamiętywać te imiona. Bo ta organizacja chyba później będzie się przejawiać. Więc Sora, czy tam, czy coś tam pomogło zapamiętać imię twojego przyjaciela? Jej imię to jedyna rzecz, której nie pamiętam. Musisz spróbować. Pośpiesz się i spróbuj zapamiętać. Spróbuj sobie przypomnieć, o. Vowen Memories. A, okej. Okay. Clear Castle Oblivion... 5F. No i dobra, został nam tak naprawdę jeszcze jeden świat do ogarnięcia, ale czy ja nie powinienem już kończyć? No, tak nie do końca. Ile ja z tym Hadesem się naparzałem? Bardzo mało. Jeszcze trochę pogramy. Może z kimś powalczymy. Czy po prostu... nienawidzisz... Czekajcie, czy nienawidzisz tego, gdy masz coś na końcu języka? Jeśli mnie pytasz, jesteś tak blisko zapamiętania imienia swojego przyjaciela. No i tutaj mamy tylko świat Pinokia, czyli monstro. Tak więc zaczynajmy. Co za dziwne miejsce. Wszystko wygląda tak
sprężyście i miękko. Dobrze i... Również miło i ciepło. Zaczynam mieć ochotę na drzemkę. Myślę, że powinieneś być bardziej zmartwiony. Kto tam? Pinokio! Jesteście w brzuchu wieloryba monstro. Skąd ja znam ten głos? Pinokio? Pinouk, to ty. Wyjdź stamtąd. O, to ty, Jiminy. Kurczę, myślałem, że już nigdy cię nie zobaczę. No tak, Jiminy pochodzi w sumie też z bajki o Pinokiu. Z tego, co mi się kojarzy bynajmniej. Ojej, nie ma mowy, żebyś mnie znowu nie znalazł. Jestem twoim sumieniem. A twoje sumienie zawsze będzie twoim przewodnikiem. Pamiętasz? Pewnie, Jiminy. Byłem dobrym chłopcem. Obiecuję. Przysięgam, przepraszam. Nie powiedziałem ani jednego kłamstwa. Urośnie mu nos. Super. Napitość boską. Ups. Ale... Jak skończyliśmy w środku monstra? Bo jakby... Znaczy... Użyliśmy pewnego specjalnego sposobu. To jest tak wyjątkowe, że nie wiemy, jak tego dokonaliśmy. Tak! To bardzo źle. Miałem nadzieję, że pomożesz mi i ojcu się stąd wydostać. Pomożemy. Geppetto też tu jest? Pewnie, że jest. Chodźcie za mną. Dobra. Będziemy mieli Key of Beginnings pewnie. Teraz. Mhm. To jest chyba najdziwniejsza lokacja z tych wszystkich, jakie dotychczas mieliśmy, moim zdaniem. Niestety. Strong Initiative. Dobra, powiem wam, że na razie tą kombinację z tym Blizzard Ride'em to sobie zostawię, bo no naprawdę to jest przydatna kombinacja. Więc ja bym się na nią zdecydował, żeby sobie dłużej na niej pograć. Dobra, grubasa trzeba pocisnąć. No i patrzcie. Wszyscy się ustawili w rządku. Random Joker. Jakie mogę tego użyć? Nie wiem jak. Ogólnie dawno nie patrzyliśmy sobie dziennika. Kurde, aż 17 stron to ma. To jest tylko jedna opowieść, sorry.
czekać, to będzie Sora's Tale 2. Halloween Town. Mi się wydaje, że tu monstra też się niedługo odblokuje. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Aha, czyli drugie tyle światów później dojdzie. Pewnie po tym piętrze. Jak z tą babą na L. Będę walczyć z tą babą na L, no. Leukrez? Nie wiem. Naprawdę już nie pamiętam. Ale mamy już 36 kart, z tego co widzę. 37, no. To i tak dużo, wydaje mi się. Niedługo też pewnie kartę... Czekajcie, bo powiem wam, że nawet karty Herkulesa czy coś, to ja nie miałem tutaj, żeby skorzystać. Ale dobra. No, zobaczymy. Dobra, ale tych to już nie pocisnę z Death Ride'a. Teeming Darkness. Właśnie, nie patrzyłem nawet na mapę. Wow, wow. Jako tako rozwinięte, no. Chciałem w niego rzucić tym. This is it. Back off. This is it. Kurde, ten frajer się akurat schował. Celu. Power.
Helm Bounty. Dobra, wiecie co, otworzę sobie tutaj przejście. White Room. O, zobaczmy w sumie, jak będzie wyglądać ten White Room. Normalnie, ale widzę, że tutaj są tylko te niebieskie grzybki jako wrogowie. A czasami one robiły jakieś dziwne pozy i trzeba było trafić jakimś rodzajem magii w nie. Tutaj raczej to nie będzie działać, no bo nie możemy sobie tak po prostu puścić magii. A ja pójdę sobie zapisać, bo no już troszeczkę walczyliśmy w tym jednym pokoju i to póki co mi wystarczy. A nie chcę robić teraz pokoju specjalnie z tym z zapisem. Tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia na następnym odcinku z Kingdom Hearts Rechain of Memories.